Witamy Was w podcaście Chrześcijańskie Q&A. Dzisiaj pierwszy odcinek. Witają Was Kamil i Damian. Pomysł na ten podcast wyszedł taki, że mamy pytania, które chcielibyśmy omówić. Jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście posłuchać, co na ten temat mamy do powiedzenia, to możecie wysyłać w komentarzach lub wiadomości. Damy jakieś namiary w opisie do tego odcinka i na wszystkie będziemy odpowiadać, o ile nam czas pozwoli, o ile Pan będzie tego chciał. Amen. Amen. I tematem dzisiejszego odcinka jest, czy moralnie dobra osoba może pójść do nieba, czy może być zbawiona. Co na ten temat uważasz? No i tu trzeba sobie zadać pytanie, co znaczy, że ktoś jest dobry? No to taka osoba, która generalnie nie robi nic złego, pracuje tak jak każdy uczciwie, ma jakąś rodzinę, dzieci nie są głodne, chodzą do szkoły, wiesz, taka normalna, zwyczajna rodzina, wszyscy są okej. Okay, patrząc z tego punktu widzenia, przez normalnego człowieka, który gdzieś tam obserwuje tę osobę, to pewnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do nieba, tak jak powiedziałeś, tak, czyli o zbawienie, to już to jest coś, co jest poza naszymi możliwościami, bo my ani nie stworzyliśmy nieba, ani nie stworzyliśmy człowieka, ani od naszej decyzji nie zależy to, czy ktoś tam pójdzie, czy nie. My nikogo tam nie wpuszczamy, więc my jakby jesteśmy w tej grze tylko pionkami, a nie ustalamy zasad. Zgadza się. Tak? Więc zasady ustala Bóg i żeby się dowiedzieć, kto tak idzie do nieba, a kto nie i co trzeba spełnić, to trzeba się o to zapytać tego, który tą grę zwaną życiem stworzył. I niebo, i w ogóle wszystko, co koło nas istnieje. Czyli zaglądamy do Biblii, tak? No, myślę, że tak. Trzeba zapytać o to Boga i popatrzeć na to, co Biblia mówi i czy taki człowiek po prostu pójdzie do nieba, czy nie. I co to znaczy w ogóle, że dla Biblii, że człowiek jest dobry, tak? No tak. No i czy taki istnieje w ogóle? Właśnie, to jest dobre pytanie. Wszystko zależy od tego, jaki standard dobra sobie ustawimy. Bo jeżeli sobie ustawimy ten standard na jakimś poziomie, na przykład jestem dobry, bo nie zabiłem tyle ludzi, co Hitler. To jeżeli sobie taki standard ustalimy, to większość z nas jest dobra. No, niewiele osób zabiło więcej ludzi niż Hitler. Ale czy taka osoba, która zgwałciła facet, który zgwałcił kobietę, czy można powiedzieć, że jest dobry, mimo tego, że jest lepszy od Hitlera? Znaczy, no, człowiek zawsze znajdzie kogoś, kto więcej zgrzeszy, tak, niż my. Jest dobry przykład taki, że dwóch gości na wsi było, tam kradło, robili różne dziwne rzeczy, handlowali narkotykami, tak, i jeden umiera i drugi idzie do pastora i mówi: pastorze, mam wielką prośbę, proszę powiedzieć, że w kazaniu, że mój brat był święty. No i pastor mówi: no to nie ma problemu, to powiem, nie? No i przychodzi dzień pogrzebu, pastor mówi kazanie i mówi i w końcu mówi tak: no ten człowiek kradł, gwałcił, był bardzo niedobry w oczach ludzi, się zachowywał, ale w stosunku do swojego brata to on był święty. Jeżeli popatrzymy pod tym kątem, to faktycznie każdy może się usprawiedliwić, każdy może powiedzieć, że ktoś jest lepszy. Ale czy Bóg tak uważa? Tak? Właśnie. Bóg w swoim piśmie powiedział, że nikt nie jest dobry tak jak On. Czyli tylko Bóg jest dobry. Bóg ustala standardy, do których powinniśmy się odwoływać. Zarówno miłości, sprawiedliwości i wszystkich innych rzeczy. Więc powinniśmy się porównywać do Boga. Tak? Tak jest. No i jak z tymi standardami Bożymi? Jesteś dobry? Jak wypadamy przy tym? Jak wypadamy? No wypadamy chyba raczej kiepsko. Chyba raczej kiepsko. No, jeżeli weźmiemy sobie to wszystko, co mówił Jezus, że
chociaż popatrzysz na kobietę pożądliwie, to już zgrzeszyłeś i cudzołożyłeś w swoim sercu, tak? To mi się wydaje, że nie ma takiego mężczyzny na świecie, który by tego nie robił, tak? Jeżeli nienawidzisz brata, nienawidzisz drugiej osoby, to jest, już popełniłeś morderstwo, też nie wydaje mi się, że była taka osoba. Tak? No tak. I możemy która wymieniać tak, nigdy w życiu nikogo nie nienawidziła. Nie? Możemy wymieniać tak pozostałe przykazania, które Bóg dał, czy kiedykolwiek ukradłeś. Dużo osób mówi, że nie kradnie, ale na przykład zdarzyło się ściągnąć jakiś film nielegalnie z internetu i go sobie obejrzeć. No według prawa to jest kradzież. No dokładnie. A według człowieka, który się usprawiedliwia i który zawsze się przyrównuje do kogoś, to nie jest najgorsza rzecz. Natomiast Bóg tak nie patrzy, tak? Zwróćmy uwagę na to, jak Bóg traktuje chociażby najmniejszy grzech, tak? I patrząc na Jezusa, na Jego wypowiedzi, skazania na górze i patrząc na to, że Bóg nie traktuje grzechów jako błahostkę, którą można przymrużyć oko, ponieważ za grzechy Bóg oddał swojego Syna jednorodzonego na śmierć, tak? Krzyżową. I my patrzymy na to wszystko tak właśnie z przymrużeniem oka, bo nie widzimy konsekwencji, jakby, nie patrząc na światło Słowa Bożego, tylko żyjąc sobie tam gdzieś w odrealnieniu w swoim świecie. Natomiast konsekwencje grzechu są straszne i przez Biblię możemy to zobaczyć i przez Biblię możemy... Bóg odsłania nam nasze serce i pokazuje nam, do czego grzech, w którym tkwimy, w którym trwamy, prowadzi tak na końcu. Czyli do śmierci i do wiecznego potępienia, tak? Czy zgadzasz się, Damianie? Zgadzam się. Czyli wracając do naszego pytania, czy moralnie dobra osoba może być zbawiona? No, z tego, co tutaj mówimy i z tego, co nawet pisze Paweł w liście do Rzymian, można sobie to przeczytać, Paweł pisze tam, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z tej drogi. Czyli według Pisma Świętego nie ma ani jednej dobrej osoby, dobrej według standardów bożych na świecie. Nigdy się taka nie urodziła. Jedynie Jezus Chrystus, który przeżył swoje całe życie bez żadnego grzechu, jest taką osobą. Oczywiście jest też taką osobą, która mogła, przez to, że przeżył bezgrzeszne życie, która mogła nasze grzechy wziąć na siebie, bo on nie zasłużył na żadną karę, a został ukarany za nas, tak? Natomiast każdy z nas zasłużył na karę, więc jakby inny człowiek, który jest grzesznikiem, nie może wziąć naszej kary na siebie, bo on ma swoją karę, tak? Dokładnie. Więc to jest to właśnie, że Bóg dał swojego Syna, żeby za nas umarł i każdy, kto w Niego wierzy, nie umrze, ale ma życie wieczne, tak? Nie umrze oczywiście na wieki w sposób duchowy, czyli nie pójdzie do piekła i nie zostanie tam na wieki, tylko zostanie zbudzony z martwych do życia wiecznego, a nie ku potępieniu, tak? Zgadza się. Czyli naszym jedynym ratunkiem dla wszystkich ludzi, którzy są według standardu Bożego źli, jest Jezus Chrystus i to, co On mówił, czyli kto uwierzy we mnie, będzie zbawiony. Tylko w ten sposób możemy się dostać do nieba. Amen. Amen. To dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście posłuchać, co mamy do powiedzenia, lub coś was trapi, może w czymś pomożemy, to oczywiście zachęcamy do pisania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i mamy nadzieję do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.